Słyszycie to? Cisza, spokój, ptaszki ćwierkają. Za bardzo wiatr nie wieje. Rzadko to się zdarza, więc elo, welo, rowerzyści i kolarze. Dzisiaj jestem w szczerym polu, gdzie jest naprawdę fajny spokój. Stwierdziłem, że to jest idealne miejsce, żeby dzisiaj coś nagrać. A dokładnie o strzelających pancerzach w rowerze, o porysowanym lakierze, o niedziałającym Shimano wraz z Garbarukiem, bo pod filmem takim mniej więcej podsumowującym ten rower, czyli Cross SK7, pojawiło się wiele różnych komentarzy. Były pozytywne, były negatywne. Jednocześnie chciałbym też przy okazji dać małe sprostowanie. Ten film nie był z takim odbiorem, jak się spodziewałem. Generalnie chciałem powiedzieć, że Cross SK7 to jest bardzo fajny rower za niewielkie pieniądze, jeżeli chodzi o stosunek ceny do sprzętu, bo za około 7 tysięcy możemy znaleźć rower karbonowy na napędzie Shimano GRX bądź SRAM Rival. I według mnie to jest bardzo fajna opcja do ewentualnej dalszej rozbudowy. Były komentarze, gdzie pisaliście, że o, wymienił pół roweru i mówi, że fajny rower. Okej, wymieniłem pół roweru, ale oczywiście rama, widelec jest sercem tak naprawdę roweru, według mnie. I to od tego zależy, czy na tym rowerze będzie nam się jeździć wygodnie, komfortowo, czy będzie podchłaniać drgania, czy pozycja będzie bardziej rekreacyjna, czy będzie bardziej sportowa, więc według mnie to ma ogromne znaczenie. A jak się wymieni czasami opony, koła, czy jakieś tam drobne rzeczy, jak kierownica czy owika, no to już jest inna kwestia. Ale uważam, że rower na tym podstawowym osprzęcie, co był, jest wystarczający dla osób, powiedzmy, takich w miarę początkujących, czy średnio zaawansowanych, do jakiejś zwykłej jazdy, do jakichś przejażdżek, do jakichś dłuższych, na przykład maratonów, więc naprawdę fajna propozycja. Ale okej, teraz skupmy się na tym, co tutaj się zmieniło w ostatnim czasie w rowerze, bo może Wam to też się przydać. Bo takie problemy, które zgłosiłem w poprzednim filmie, jak na przykład strzelający pancerzy, to nie jest problem tylko i wyłącznie w Crossie, Eskerze, 7C czy w jakichś innych tam modelach, ale to też występuje u innych producentów, więc jest to rzecz normalna. A dzisiaj postaram się Wam doradzić, co mniej więcej można z tym zrobić. Dobra, w takim razie co można zrobić z pancerzami? Tutaj Cross, w tym modelu Crossa jest takie rozwiązanie, że wchodzą sobie linki pancerze do środka. W środku standardowo szła tutaj linka, tu był ślizg. Później wychodzi przy samym końcu. I ja mówiłem, że ten Shimano GRX według mnie nie działa najlepiej. Po modyfikacjach, jakie tutaj wprowadziłem, to faktycznie działa to znacząco lepiej, aczkolwiek i tak jeszcze bez włączonego sprzęgła, aby klamku manetki nie stawiały dużego oporu. Też mówiłem, że kaseta Garbaruka nie za bardzo działała i że tutaj lepiej to wszystko działało z kasetą Shimano SLX, ale teraz też to działa dużo, dużo lepiej i zaraz wytłumaczę dlaczego. Podstawową rzecz, jaka została tutaj wykonana, to to, że ten pancerz został poprowadzony po całej długości od początku do końca, czyli tutaj zostało nawiercone, aby pancerz sobie wszedł do środka, puszczony w miarę luźno przez całość i tutaj też przy samym końcu jest w całości, czyli od A do Z idzie w całości, nie ma dodatkowych jakichś zagięć, oporów i to już działa naprawdę przyzwoicie. Dodatkowo wprowadzając taki pancerz bądź też na przewód hydrauliczny można założyć otulinę, żeby tutaj sobie nie się w środku nie obijało. Ja pod spodem, jak jest taka zaślepka, wziąłem, zabezpieczyłem to jeszcze dodatkowo trytką, czy zipem, że jak zwał. I powiem szczerze, że szkoda, że Cross nie robi tak od razu, że linkę i pancerz daje po całej długości, tutaj pod spodem. Tutaj powiedzmy jakoś tam w miarę jakby to tam naciągnął. Pod spodem złapał trytką, bo niestety przewód hydrauliczny jest spuszczony od góry nad suportem.
Jakby był puszczony dołem, to obydwa przewody, czy też przewód i pancerz można by było złapać tytką od spodu i myślę, że problem byłby rozwiązany. Oczywiście można też zastosować zawsze jakieś w środku otuliny. Nie każdy producent otuliny takie daje. Ja się zdziwiłem, na przykład w Meridzie Silex taka otulina była, ale na przykład w Trekach, czasami w jakichś domankach czy coś potrafi takiej otuliny nie być. Możecie się zdziwić, ale kiedyś widziałem Colnago na serwisie, które w środku miało po prostu folię bąbelkową na przykład. I też było to jakieś rozwiązanie. A Colnago kosztowało około 50 tysięcy katalogowo, więc można? Można. Więc to tyle, jeżeli chodzi o linkę i przewód. Nie będę tutaj za dużo się wywodził z tymi tematami. Będę chciał powiedzieć krótko, zwięźle i na temat. Teraz tak, kaseta Garbaruka wróciła na miejsce. Powiem szczerze, działa to bardzo dobrze. Dużo osób zgłaszało mi w komentarzach, że kaseta Garbaruka nie współpracuje z łańcuchami KMC czy IBN. I faktycznie mieli rację. Jak ja kupowałem tą kasetę, to raczej nie widziałem takiej informacji na stronie, a teraz jest ona widoczna na samej miniaturze tej kasety, więc myślę, że w trakcie mogło to już wyniknąć ten problem, że nie współgra z tymi łańcuchami. Po założeniu łańcucha Shimano działa to naprawdę przyzwoicie, aczkolwiek jak ja to powtarzam, że na Shimano nie działa to idealnie, bo jednak zawsze troszeczkę czuć ten opór, jeżeli chodzi o klamko-manetkę, ale no to jest już takie moje subiektywne spostrzeżenie. Dobra, przejdźmy teraz do lakieru. Ja mówiłem, że ten lakier nie jest jakiś super dobry, trwałej jakości, ale niestety jest to bolączka dzisiejszych czasów. Ostatnio też widziałem u Wicia, był o tym bardzo zacny materiał i był i gość, który się zajmuje oklejaniem ramy, ładnie tłumaczył, w czym polega problem w dzisiejszych czasach, że słabe lakiery to jest rzecz normalna i to nie tylko w Crossie, ale w przeróżnych markach, to też Pinarello czy Treki, Spece, to jest coś, co raczej się z tym możemy napotkać. Aczkolwiek u mnie lakier nie jest jakoś gdzieś mocno super porysowany, bo nie ma nic takiego konkretnego, na przykład od góry ani od boku. Tutaj jedynie chyba jest taka malutka kropeczka. Nie pamiętam, czy od pancerza, czy od czegoś. Chociaż od pancerza trochę dziwne by było. Ale on może... A, może on wcześniej był troszeczkę inaczej wygięty. Ale tutaj widzieliście, tutaj była istna masakra. Ale na szczęście mam bardzo go sprytnego mechanika oraz detailistę, gdzie sobie z tym poradził. I ewentualnie tutaj widać takie malutkie jeszcze zarysowanie, ale ładnie to spolerował, przeczyścił i jeszcze okleił, aby już tutaj nie tworzyły się dodatkowe niesmaczki. Więc tak to teraz wygląda. W tamtym filmie też zapomniałem wspomnieć o sztyce karbonowej, które tutaj mam. To jest sztyca, którą mam chyba z 5-6 lat, kiedyś kupioną na AliExpress. Ona nie jest wcale super, dosyć lekka, ani mocno się uginająca, ale ją mam. Jak widać, jest porysowana trochę. Już mam kilka lat i jakoś się sprawdza. Dodatkowo jeszcze siodełka Spece Powera, ale to o siodełkach tak z reguły się nie wypowiadam, bo to są kwestie indywidualne. Aczkolwiek może kiedyś coś zrobię. Film, jakie siodełka mi się najbardziej sprawdzają i co... od czego to może być zależne. Przy rowerze zrobiłem taką małą konserwację. Wymagało poprawić jeszcze kilka rzeczy. Tak, została wymieniona owika. Ten złoty supakas, który mówiłem, że wyglądał tragicznie, zmieniłem na Pontragera. Tutaj nie skupiałem się już jakoś bardziej, jeżeli chodzi o walory estetyczne, czy też jakościowe, po prostu taką owikę miałem w domu, leżała mi gdzieś tam w kącie, więc stwierdziłem, że ją wykorzystam tutaj akurat do tego roweru. Pozostawiłem tylko z supakaza ten złoty koreczek, aby to jakoś tam jeszcze fajnie wyglądało. Musiałem odpowietrzyć hamulce, bo troszeczkę się zapowietrzyły. Nie jest to oczywiście z winy tutaj roweru czy też Shimano, tylko bardziej z mojej winy, bo bardzo często wyjmowałem koła i nawet ostatnio jak jechałem do Częstochowy, wyjąłem tylnie kółeczko i gdzieś mi się tam klamka nacisnęła
i przez to się zapowietrzało, więc pamiętajcie, że jak wyjmujecie koło, to trzeba włożyć taką zatyczkę, aby nie było z tym później problemu. Dodatkowo sprawdziłem stery, dodałem trochę smaru, stery kręcą się elegancko i chyba tyle, więcej już rzeczy nie robiłem. Kiedyś po owocowym przełaju jeszcze wymieniłem support, bo już tam z jednej strony trochę łożysko się słabiej kręciło i tyle. A, no i łańcuch jest wymieniony. Łańcuch został wymieniony na Shimano HG601, aby faktycznie tutaj już to ładnie sobie współgrało z kasetą Garbaruka, czy standardową kasetą Shimano SLX. Dobra, i to tyle, bo nie chcę tutaj jakoś nawijać makaron na uszy. Po prostu czytałem wasze komentarze. Były te takie bardziej negatywne, były bardziej pozytywne. Dużo było porad, dużo było bardzo ciekawych informacji i zawsze mnie to cieszy właśnie, jeżeli ktoś potrafi się fajnie wypowiedzieć. Więc myślę, że tutaj, jeżeli macie jakieś problemy ze swoimi rowerami typu właśnie strzelające pancerze, można to jakoś w bardzo fajny sposób rozwiązać. Oczywiście czasami potrzeba to trochę czasu. Tak jak powiedziałem, ten rower nie jest idealny od samego początku, ale można zrobić, żeby taki był, bo każdy może rower dopasować pod swoje predyspozycje, pod swoje możliwości. Kupując nowy rower, czy też używany, nie musimy jeździć na komponentach, które tam są. Można to wszystko sobie z czasem modyfikować, zmieniać pod siebie. Bo jak ja to mówię, życie jest za krótkie, żeby jeździć na standardowym rowerze. I jest bardzo dużo, wiele możliwości. Nie ograniczajmy się do tego, co daje nam producent. Bo powiem szczerze, że jak ktoś już ma swoje jakieś takie spostrzeżenia, to nawet kupując rower, no nie wiem, za 40-50 tysięcy będzie on wymagał drobnych zmian. Może już trochę mniejszych, ale zawsze jakieś te zmiany wypadałyby zrobić. Dobra, ja jadę dalej zrobić trening. Kilka interwałów wleciało. Jakbyście mieli oczywiście jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Zawsze staram się odpowiedzieć. Ja jadę się pocieszyć tym rowerem. Naprawdę dzisiaj już czuć powoli wiosnę. Mam nadzieję, że już tak zostanie, że ta pogoda będzie już z dnia na dzień coraz lepsza i że już nie będzie takich mroźniejszych dni. Więc co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.